W zeszłym tygodniu ABB trenował bieganie 4 dni. W każdym z tych 4 dni przebiegł 9 km. W tym samym tygodniu Beata przebiegła 15 km mniej niż ABB. Ile kilometrów przebiegła Beata? Zachęcam Was do zatrzymania tego filmu i policzenia tego samodzielnie. Do policzenia, ile kilometrów w tym tygodniu przebiegła Beata. Możemy to policzyć na parę sposobów. Albo przynajmniej wyobrazić to sobie na parę sposobów. Pierwszą rzeczą, jaką na pewno możemy zrobić, jest obliczenie, jaki dystans w ciągu całego tygodnia przebiegł ABB. Ile przebiegł kilometrów? No cóż, trenował 4 dni, każdego dnia przebiegł 9 km. Czyli możemy zapisać, że przebiegł w całości 4 dni razy 9 km na dzień. Możemy wyobrazić to sobie tak. Tyle przebiegł pierwszego dnia, tyle przebiegł drugiego dnia, tyle przebiegł trzeciego dnia i tyle przebiegł czwartego dnia. Ile to jest 4 razy 9 km? Generalnie 4 razy 9 to 9, dodać 9, dodać 9, dodać 9. Wystarczy, że dodamy 4 dziewiątki. 9 dodać 9 równa się 18, dodać 9 równa się 27, dodać 9 równa się 36. Czyli w sumie przebiegł 36 km. To się równa 36 km. Ale o to nas nikt w tym zadaniu nie pyta. Pytanie brzmi, ile kilometrów przebiegła w ciągu tego tygodnia Beata? A podpowiedź brzmi, Beata przebiegła o 15 km mniej niż ABB. No to jeszcze raz, to jest dystans, który ABB przebiegł w ciągu całego tygodnia. Tu zaczął, biegł i biegł cały ten dystans, 36 km aż dotąd, a Beata przebiegła o 15 km mniej. O 15 km mniej, o tyle mniej. Czyli Beata przebiegła stąd dotąd. Tyle kilometrów przebiegła Beata. Napiszmy sobie tu dystans Beaty. Nie myślcie sobie, że Beata biega gorzej, bo biega mniej. Myślę, że Beata w tym tygodniu po prostu nastawiła się na trening siłowy, czyli biegała krótsze dystanse, ale szybciej. No to jak policzyć, ile to jest kilometrów? Dla uproszczenia oznaczmy sobie ten dystans jako B. Dystans Beaty plus 15 km to się równa dystans ABB, czyli 36 km. Albo możemy to sobie zapisać inaczej. Dystans Beaty równa się dystans ABB 36 km odjąć 15 km, bo jest to o 15 km krótszy. No to ile to jest B? B równa się 36 odjąć 15. 6 odjąć 5 równa się 1. 30 odjąć 10 równa się 20. Razem 21. Dystans Beaty równa się 21 km. No to lecę pobiegać.